Dzień dobry Państwu, witam widzów kanału wydawnictwa Akademikon. Ja nazywam się Maksymilian Roszyk i jestem między innymi historykiem systemów myślenia, zwłaszcza systemów myślenia okołoreligijnego, a dżentelmen po mojej prawicy to Marcin Walczak, teolog, znawca teologii Paula Tillicha, a poza tym awangardowy katolicki youtuber oraz bloger. Spotykamy się dzisiaj w studiu wydawnictwa Akademikon, żeby porozmawiać z naszym znamienitym gościem, panem profesorem Tomaszem Polakiem. Profesor Tomasz Polak jest, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, profesorem nauk teologicznych. Obecnie określa się jako filozof społeczny. Jest współtwórcą pracowni pytań granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wcześniej był jednym z inicjatorów Wydziału Teologicznego na tej uczelni. Do 2008 roku funkcjonował jako Tomasz Węcławski, był prezbiterem i teologiem katolickim. W tym czasie pełnił rozmaite istotne funkcje. Był rektorem Poznańskiego Seminarium Duchownego, był między innymi także dziekanem wspomnianego Wydziału Teologicznego, a także członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Obecnie były katolik, były prezbiter, zajmuje się w swojej pracowni pytań granicznych, mówiąc najoględniej, interdyscyplinarnymi badaniami humanistyczno-społecznymi. Wśród jego zainteresowań znajduje się również kwestia Kościoła, czy precyzyjnie mówiąc, jak on to określa, systemu kościelnego. Analizuje ten system, bada go. Ta analiza, krytyczna analiza systemu kościelnego znalazła swój finalny wyraz w książce pod tytułem System Kościelny, czyli Przewagi Pana K., wydanej w 2020 roku. Bardzo istotna książka, do której z pewnością będziemy się w tej rozmowie odwoływać. Gdy chodzi o inne publikacje, jest ich tak wiele, zarówno z poprzednich czasów pana profesora, jak i z tych ostatnich lat, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Ja tylko wymienię dwie teologiczne publikacje ze względu na moje zainteresowania. Chciałbym wspomnieć o tryptyku Królowanie Boga i o małej, niepozornej książeczce Wielkie kryzysy tradycji chrześcijańskiej, która też zawiera ciekawe intuicje dotyczące przyszłości chrześcijaństwa, o której między innymi dzisiaj będziemy z panem profesorem rozmawiać. Witamy serdecznie. Witam również, bardzo miło. Generalnie temat, jakim mamy się dzisiaj zajmować, to jest ten temat, który był nam zadany przez organizatorów pewnej imprezy, na której ta rozmowa miała się odbyć, ale organizator tej imprezy, czy instytucja, w obrębie której miała ta impreza się odbyć, nie udźwignął ciężaru tej dyskusji, którą mamy tutaj przeprowadzić. Temat, który mieliśmy zadany, to był temat dotyczący przyszłości chrześcijaństwa i od tego wyjdziemy, ale oczywiście będziemy rozmawiać o różnych sprawach bardziej z przeszłości, związanych z analizami, jakie pan profesor przeprowadził, głównie we wspomnianej przez Marcina książce System Kościelny. Więc tak, no może zacznijmy od tego bardzo standardowego pytania. Kiedy zastanawiamy się nad przyszłością chrześcijaństwa, no to jak gdyby rozpada się to na dwie kwestie, to znaczy to, co będzie działo się z chrześcijaństwem wewnątrz i to, co się będzie działo z otoczeniem chrześcijaństwa. Więc pan profesor w swojej książce o systemie kościelnym postawił tezę, iż system kościelny, to znaczy te zasady, na których opiera się funkcjonowanie rozmaitych kościołów i wyznań chrześcijańskich, są co do zasady niereformowalne, a coraz większy kłopot, w jaki osuwają się wyznania chrześcijańskie w nowożytności, bierze się z tego, że te niezmienne zasady ukształtowane gdzieś tam w pewnym momencie, no właśnie nie zmieniają się, nie podlegają reformowaniu, a otoczenie coraz bardziej jak gdyby różni się od sposobu funkcjonowania wyznań chrześcijańskich. Czy w związku z tym sądzi pan, że są jakieś mimo wszystko widoki, że w przyszłości coś zmieni się w kwestii reformowalności systemu kościelnego i w związku z tym adaptacji rozmaitych wyznań chrześcijańskich do tego, co się dzieje wokół nich? Co do reformowalności systemu kościelnego, jestem sceptykiem. Temu między innymi jest poświęcona moja książka, ona się kończy zdaniem: system kościelny jest niereformowalny. Natomiast do adaptacji, tak, adaptacje dokonywały się w całej historii chrześcijaństwa, dokonują się także teraz. Tyle tylko, że nastąpiła w tej całej długiej historii pewna istotna zmiana. Mianowicie w
pierwszym tysiącleciu system kościelny, mówiąc obrazowo, zasysał elementy swojego otoczenia i kształtował się na jego wzór, na wzór Imperium Rzymskiego, na wzór feudalnych społeczeństw wczesno- i późno-średniowiecznej Europy i tak dalej. W drugim tysiącleciu coś się w tym zasysaniu popsuło, to znaczy otoczenie zmieniało się tak bardzo, że system kościelny, czy kościół też, ale to ja wolę mówić system kościelny, nie mógł się już karmić tym otoczeniem, tylko musiał się do niego adaptować. I te adaptacje w związku z czym wielokrotnie zachodziły i teraz jeszcze też zachodzą. Natomiast niereformowalność rdzenia systemu kościelnego, ja używam słowa jądro, sprawia, że sposoby adaptacji, które nazywam powłokami, do pewnego momentu udawały się. Obecnie w związku z ogromną zmianą kulturową, zmianą cywilizacyjną, zwłaszcza komunikacyjną, one się coraz mniej albo wcale już nie udają. I w związku z tym system kościelny nie bardzo może coś zaproponować swojemu kulturowemu otoczeniu. Chcielibyśmy podrążyć trochę ten temat niereformowalności i reformowalności. Co pańskim zdaniem liczyłoby się jako reformowalność systemu kościelnego? Bo jak rozumiem, system kościelny to jest jak gdyby tych, obraca się, jest to zespół zasad, który obraca się wokół tych sześciu rzeczy, które wymienił pan w swojej książce, tych sześciu głównych tez, takich jak koncept, napięcie między elementami, a czy koncept, czyli przekształcenie, deifikacja Jezusa i przekształcenie, porzucenie jego historycznej realności na rzecz pewnego religijnego fantazmatu, napięcie między archicznymi strukturami kościelnymi, a anarchicznym przesłaniem, który płynie przynajmniej z części Ewangelii, no i te wszystkie inne rzeczy, o których pan tam mówił. I teraz jak gdyby pytanie, które nas nurtuje, to jest pytanie o to, na czym by ta reformowalność, której nie ma, pańskim zdaniem miałaby polegać? Czy polega na wyrzuceniu jednej z tych rzeczy? Czy wyrzucenie jednej z tych rzeczy jest w ogóle możliwe? Czy one być może chodzą wszystkie razem? Jakby pan to... Ja może najpierw troszkę objaśnię tę metaforę jądra i powłok. To jest metafora, którą wziąłem z informatyki. Systemy informatyczne, jak wiadomo, mają każdorazowo jądro, które komunikuje się z otoczeniem przez tak zwane powłoki. To w przeniesieniu na zjawiska społeczne to oczywiście musi wyglądać inaczej, ale zasada jest ta sama. Jądro w tym wypadku jest niereformowalne, ponieważ ono obsługuje zasady istnienia i systemu kościelnego, i zasady istnienia kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Czyli żaden element nie może zostać po prostu usunięty czy wyrzucony. One będą powracały w różnych postaciach. Natomiast to nie znaczy, że nie można dokonywać różnego rodzaju reform. Mamy, choćby tylko historycznie patrząc, wielką reformę czy reformację i potem kontrreformę w XVI wieku. Mamy wiele pomniejszych prób reformowania, reformy Soboru Watykańskiego II i tak dalej, i tak dalej. Ale te reformy są właśnie reformowaniem powłok, to znaczy wytwarzaniem pewnych sposobów komunikowania się zarówno z jądrem systemu kościelnego, jak i tego jądra z jego otoczeniem, dostosowanych do zmieniających się sytuacji społecznych, kulturowych, politycznych i tak dalej. Więc ja, że tak powiem, nie przewiduję reformowania jądra. Natomiast czy system kościelny dzisiejszy zdoła wytworzyć jakieś bardziej kompatybilne ze zmianą kulturową powłoki? Ja uważam, że nie, ale nie mogę tego wykluczyć. To nie jest taka dziedzina, w której mamy twardo tak lub nie. To chodzi o właśnie systemowość czy kościelność, jak pan to też określa, chrześcijaństwa. To mnie interesuje jeszcze kwestia może bardziej fundamentalna. To znaczy ja dostrzegam paradoks, pewnie to jest paradoks, a nie sprzeczność w tym, co mówi pan profesor. Mianowicie z jednej strony mówi pan, że kościelność jest problemem chrześcijaństwa, z którym ono jakoś się zmaga, czy powinno się zmagać,
A z drugiej strony mówi Pan, że bez systemu kościelnego nie byłoby w ogóle chrześcijaństwa jako religii. To znaczy, to jest wręcz tożsame. Ta systemowość konstytuuje chrześcijaństwo jako religię. Czy ta systemowość jest problemem dla chrześcijaństwa? Czy jest jedynym gwarantem jego przetrwania? To na pewno coś wyjaśnić. Mianowicie, kiedy ja mówię kościelność... To nie jest to samo jednak. To nie jest to samo, co system kościelny. To źle to zrozumiałem. Kościelności są różne. Jest kościelność kościoła epoki imperialnej, jest kościelność późno-średniowieczna, jest kościelność nowożytna, jest kościelność współczesna i tak dalej. Jest pewna cecha wspólna, ona się zaczyna już od początków, czyli od pierwszego stulecia, ale narasta z bardzo wielką mocą od mniej więcej początku XIII wieku, mianowicie klerykalizacja kościelności. Klerykalizacja zarówno kościelności i tego, co pozostało jako kościół rzymski, jako kościół katolicki, jak też klerykalizacja innych kościołów, na przykład reformowanych. One wytworzyły swoje specyficzne formy klerykalne, ale też je wytworzyły. To, że takie formy powstają, to wynika właśnie z jądra systemu kościelnego. Natomiast oczywiście one mogą różnie wyglądać. W tej chwili sklerykalizowana kościelność, zwłaszcza kościoła rzymskiego, kościoła katolickiego, staje się przeszkodą na jego drodze do przyszłości, ponieważ ona odstręcza od niego coraz więcej ludzi, jakby zanika komunikacja. Ludzie nie rozumieją, dlaczego te struktury miały być takie i dlaczego w ten sposób mają być zarządzani w swoich przeżyciach, doświadczeniach religijnych. To, co jest pewnym nowum we współczesnym katolicyzmie, to jest to, że ten problem został jednak rozpoznany. Problem klerykalizmu jest wprost nazwany jako problem i to nawet w samym w sercu kościelnej instytucji, mianowicie papież o nim mówi. Czy pan profesor to postrzega jako coś realnie pozytywnego, zwiastun jakiejś zmiany, czy jest to raczej pozorna narracja? Znaczy, to jest niewątpliwie zmiana. Zauważono, pewne rzeczy zauważono i papież jest jednym z tych, którzy zauważyli, tylko te nawoływania do deklerykalizacji Kościoła, czy do zmniejszenia klerykalizacji, jak na razie okazują się bardzo mało skuteczne. To nie może polegać na tym, że w kilku rzymskich urzędach pojawią się także kobiety. To nie może polegać na tym. To jest zasadnicza kwestia mentalnościowa, która tak łatwo się nie zmienia. Kościół rzymski, ale także kościoły protestanckie wypracowały pewne modele bycia duchownym i te modele się powielają. Kościoły protestanckie są pod tym względem bardziej elastyczne i częściowo te modele się rzeczywiście zmieniły na rzecz bardziej, no, może trochę niezręcznie powiem, prodemokratycznej, czy takich, które łatwiej się komunikują ze wspólnotami. W Kościele rzymskim to idzie ciężej. Oczywiście są wyjątki, są ludzie, którzy potrafią zupełnie nieklerykalnie działać, ale Kościół jako całość, Kościół rzymski mam na myśli teraz, jest klerykalny i moim zdaniem nie przestanie nim być bardzo długo. Między innymi właśnie z powodu tego powielania. To powielanie może zostać przerwane, ponieważ Kościół rzymski ma, przynajmniej w niektórych krajach, w tym na dużą skalę w Polsce, ma problem z pozyskiwaniem nowych duchownych. I co z tego wyniknie? Czy to nie zostanie, po prostu się nie rozpadnie, w sensie nie będzie komu tym klerykalnym kościołem zarządzać? Nie wiem. Na razie jeszcze jakiś czas to na pewno potrwa, ale myślę, że to idzie w kierunku rozpadu instytucjonalnego, stopniowego. Czyli w terminologii, w pańskiej terminologii, jak gdyby klerykalność byłaby w tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, jest tym, co uniemożliwia tworzenie powłok dostosowanych do zmieniającego się otoczenia. Czy ja dobrze rozumiem? Tak, nie tyle uniemożliwia, tylko bardzo utrudnia. A ponieważ nie ma też jakiegoś szczególnego, silnego impulsu, którym system kościelny mógłby
zareagować na, jego, na zmienione dzisiaj jego otoczenie, no to powłoką pozostaje ta właśnie klerykalność. I ta klerykalność wciąż cieniem się kładzie, czy zamyka dostęp do bardzo wielu grup społecznych, ludzi, którzy ewentualnie mieliby być w orbicie zainteresowania kościelnego. Tymczasem w coraz mniejszym stopniu są, bo oczywiście kościoły chciałyby tych ludzi włączyć, ale wychodzi to dosyć miernie. Tak, no jak a propos jeszcze tego, co pan profesor powiedział o wyznaniach protestanckich, jeszcze zmierzając w stronę następnego mojego pytania, no kiedyś czytałem jakiś wywiad z teolożką feministyczną, tam prowadząca, osoba prowadząca ten wywiad, wywiad tak dociskała tą teolożkę i wydusiła z niej w końcu wyznanie, że jak gdyby tak naprawdę, jeżeli to, o co by jej chodziło i co by było istotną zmianą z jej punktu widzenia, to nie jest to, żeby kobiety mogły zostać osobami duchownymi, prezbiterami, biskupami, tak jak to w niektórych kościołach protestanckich jest, tylko one jak gdyby z jej punktu widzenia ta cała krucjata o dopuszczenie kobiet do kapłaństwa jest raczej zmierza w stronę tego, żeby no właśnie z tego modelu klerykalnego stopniowo zrezygnować. Jak gdyby ona ma świadomość, że tego nie da się zrobić od tak, jak gdyby jest to jedna ze strategii zrobienia tego raczej małymi krokami, a nie jedną dużą reformą. Może tak, tylko ja mam raczej wrażenie, że to jednak idzie w innym kierunku. Domaganie się na podstawie równości osób ludzkich, kobiet i mężczyzn, domaganie się włączenia ich do urzędów kościelnych, także do kapłaństwa czy biskupstwa, jest z pewnego punktu widzenia kolonizacją kolejnej grupy osób, tym razem kobiet, kolonizacją na rzecz systemu klerykalnego. Ja nie chcę z takich jednostkowych przykładów wyciągać za dużych wniosków, ale kiedy obserwuję sposób działania, zachowania, stroje, formy kobiet duchownych w kościołach protestanckich, w kościele anglikańskim czy w kościele luterańskim, także w Polsce już teraz, no to one są bardzo sklerykalizowane. Mimo że oczywiście wrażliwość kobieca jest inna i one deklarują też inne podejście. Pewnie to tak jest, znaczy ja nie uważam, że te deklaracje są próżne, tylko że równocześnie, że tak powiem, wchodzą w buty swoich starszych kolegów. I czy to się zdoła zmienić kulturowo, to nie jest takie proste. Moim zdaniem nie zmieni się. A pytanie, do którego chciałem zmierzać, nawiązując do tych zmian w protestantyzmie, które się dokonały właśnie w wyznaniach protestanckich, a w rzymskokatolickim nie, no to jest właśnie pytanie o to, jak rozmaite denominacje protestanckie, zwłaszcza nie te duże, tylko te mniejsze i zwłaszcza ewangelikalne, wyglądają z punktu widzenia tej analizy, którą pan przeprowadził. Ponieważ one jak gdyby, no jest rzeczą charakterystyczną, że zwłaszcza tak zwane ruchy pentakostalne radzą sobie dobrze. Oczywiście one sobie radzą dobrze właśnie w takich miejscach jak powiedzmy sobie Afryka czy Chiny, no a każdy radzą, ale mają też pewne sukcesy w takich miejscach jak Europa czy zwłaszcza Stany Zjednoczone. I teraz jakby naturalne pytanie, jakie się nasuwa, to jest pytanie o to, no bo zwłaszcza te mniejsze wyznania protestanckie jak gdyby dużo pozmieniały w stosunku do tych dużych tradycyjnych wyznań, czy to katolickiego, czy luterańskiego, czy jakiegokolwiek innego z tych dużych. I teraz pytanie jest o to, jak z pańskiego punktu widzenia wyglądają te zmiany. Czy te zmiany są tylko, jak to pan mówi, zmianami powłok, czyli właśnie wyrzuceniem pewnych rzeczy tak, żeby lepiej się dostosować do tego zmienionego i często bardzo różnego, bo właśnie każdy kontynent, każda kultura to będą znowu różne niuanse kulturowe. Czy pańskim zdaniem te zmiany w tych wyznaniach protestanckich nie sięgają jądra systemu? Jądra nie, to znaczy jest w tych różnych grupach, bardziej właśnie otwartych, charyzmatycznych, pentekostalnych i tak dalej, to jądro jest, odgrywa o wiele mniejszą rolę, słabszą rolę. Nie wytwarza aż takich struktur,
ale pewne struktury, które ja opisałem, wytwarza, na przykład struktury przywództwa, struktury winy i przebaczenia. Inne, nie ma katolickiej spowiedzi, ale są inne formy przekonywania się nawzajem o tym, że jesteśmy uwolnieni od win za sprawą Zbawiciela itd., itd. Więc to jądro działa trochę słabiej, natomiast te zmiany, w mojej terminologii nazwałbym jednak zmianami powłok. To znaczy zmianami takich, te powłoki to tak trochę brzmi sztywno, ale to jest po prostu forma bycia. Mhm. Mała wspólnota zawsze będzie żywsza i bardziej bezpośrednia niż taka wielka struktura jak Kościół rzymski czy kościoły luterańskie i tak dalej. A czy te kościoły, te wspólnoty pentekostalne i inne, one mogą tak jechać w cudzysłowie przez całe wieki, mogą być tak mało systemowe, czy one siłą rzeczy też się jeszcze bardziej usystemowią i upodobnią do kościołów klasycznych? Nie podejmuję się powiedzieć. To znaczy one, część z nich, zwłaszcza te, które narastają, które stają się większymi strukturami, musi się także strukturyzować bardziej instytucjonalnie. Te, które pozostają stosunkowo otwartymi, swobodnymi, wolnymi wspólnotami, tego nie muszą. Ale jak to się dalej potoczy, to bardzo dużo zależy od tego, jaki będzie dopływ ludzi, osób do tych wspólnot. W tej chwili one się na przykład bardzo wyraziście i silnie rozwijają w Ameryce Łacińskiej i to kosztem katolicyzmu. To znaczy wielu katolików, tradycyjnych katolików z Ameryki Łacińskiej, wchodzi do tych wspólnot. Niektóre z nich, czy nawet wiele z nich, łączą elementy dawnych kultów natywnych, latynoamerykańskich, z nową rzeczywistością, właśnie tą charyzmatyczną rzeczywistością chrześcijaństwa. W Afryce chyba też jest podobnie. W Afryce jest też podobnie, więc ja nie chciałbym traktować tej mojej strukturalnej metafory jako takiego topora, który wszystko pod jeden wzorzec wpycha, bo sytuacje są bardzo różne, ale broniłbym tej jednej zasady, że we wszystkich wspólnotach, kościołach czy wspólnotach kościelnych, jak długo one uważają się właśnie za kościelne, to znajdujemy elementy tego jądra systemu. Mhm. To kończąc z mojej strony przynajmniej kwestię reformowalności systemu, jeszcze jedno pytanie, mianowicie pytanie o powody, przyczyny niereformowalności systemu. Bo ja w swoim tekście na temat pańskiej książki podniosłem gdzieś tam ten temat bardzo krótko, no bo tam było dużo innych tematów do podniesienia. W każdym razie moje wrażenie po lekturze książki jest takie, że pan profesor pokazuje w bardzo ładny sposób ten mechanizm niereformowalności na rozmaitych przykładach, jak on się odtwarza w różnych epokach dziejowych. Natomiast na pytanie, a dlaczego tak jest, to w zasadzie odpowiedź, którą nasuwa tekst, to jest taki, że jak gdyby ten akt został wykonany na początku, czyli jest tam jakiś akt założycielski niereformowania i on jest po prostu odtwarzany, czyli jak gdyby tam już nie ma żadnej przyczyny za tym i tak po prostu jest. Czy to jest dobre odczytanie tego, co profesor mówi, czy jakoś inaczej należy do tego podejść? Co do zasady tak, to jest dobre odczytanie, z tym, że znowu nie chciałbym tego tak usztywniać. Owszem, system kościelny, czyli ten rdzeń, który decyduje o kościelności w różnych jej późniejszych postaciach, pojawił się, że tak powiem, jako gotowy na początku, ale problem polega na tym, że go się nie da w takie pudełko włożyć i opisać, tu ma taką cechę, tu ma taką, tu ma taką, tu ma taką. On się stale dynamicznie porusza i w związku z tym te poruszenia nie dają się jednoznacznie odcinać czy oddzielać od jądra systemu. One stale z nim korespondują i ono też koresponduje z nimi. To jest taki splot dynamiczny różnych reakcji i właśnie nacisków kulturowych czy zmian kulturowych, sposobów myślenia, dostosowania i tak dalej.
ale powraca stale kilka stałych elementów. Powraca kwestia stosunku do Jezusa i uczynienia z Niego postaci, z którą w moim przekonaniu Jezus z Nazaretu miałby duże trudności, żeby się z Nim utożsamiać. Po drugie, skonstruowania pewnego właśnie dziwnego połączenia takiej anarchicznej impulsowości ze strukturami. Po trzecie, indukowania winy. Chrześcijaństwo wciąż na nowo indukuje w swoich wyznawcach winę, tłumacząc im, że ta wina może zostać zgładzona na różne sposoby, ale indukuje. Dalej pewnej uzurpacji, to znaczy próby porządkowania swoją rzeczywistość wszystkich ludzi, także tych, którzy do niej nie należą i wcale nie mają zamiaru należeć. Znaczy jakieś ustosunkowanie się do wszystkich takich ludzi, mniej lub bardziej agresywne, czasem bardzo agresywne, wiemy, że w historii były agresywne systemy misyjne, czasem bardziej otwarte, wolnościowe, ale jednak przekonanie, że to musi, że to jest przesłanie skierowane do wszystkich i wszyscy powinni zostać nim prędzej czy później objęci. Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii, którą poruszyłem na początku, tego, na ile ta systemowość chrześcijaństwa jest dla niego niezbywalna. Pan profesor zdaje się twierdzić, że nie byłoby chrześcijaństwa jako religii, na pewno nie przez tyle wieków, gdyby nie miało postaci systemu kościelnego. To chrześcijaństwo. I teraz chciałem w tym kontekście spytać o początki chrześcijaństwa, gdy ono się konstytuowało właśnie jako system. Pan profesor wiąże to mocno z wiarą paschalną, tak to nazwijmy, z przekonaniem, że Jezus powstał z martwych, że historia Jego śmierci jest w jakiś sposób wyjątkowa, że jest On innym zmarłym niż pozostali zmarli. Czy da się wyobrazić sobie jakąś postać chrześcijaństwa po śmierci Jezusa, która nie stałaby się systemem kościelnym? Zabawmy się w taką historię alternatywną. Czy mógłby przetrwać tak zwany ruch Jezusa, czyli to, co było już wcześniej za życia ziemskiego Jezusa z Nazaretu, bez systemu kościelnego? Moim zdaniem nie. To znaczy, forma życia, na ile jesteśmy w stanie ją prawidłowo rekonstruować, forma życia tej małej wspólnoty wokół Jezusa, to była forma życia, jakich było więcej w społecznym otoczeniu tej grupy. To był ruch reformatorski, religijny wewnątrz Izraela. Taki, który zmierzał do odnowienia gorliwości, do odnowienia bliskiego stosunku do Boga i tak dalej, i tak dalej. Coś takiego byłoby możliwe, tylko że coś takiego, takich ruchów w tym samym czasie, w tym samym środowisku było setki, jeśli nie więcej. I one nie przetrwały. Przetrwał ten ruch. I przetrwał dlatego, że zdołał uruchomić system. I to uruchomienie dokonało się, dla mnie to też jest pewna tajemnica, jak to szybko poszło i dlaczego, co tu się właściwie stało. Moje przekonanie jest takie, że ludzie, którzy się mylili w stosunku do tego, po co Jezus przyszedł i jaki jest właściwie zamiar Boga związany z Jezusem, mylili się, bo sądzili, że On przywróci Królestwo Izraela, że On jest Mesjaszem w tradycyjnym rozumieniu tego słowa itd., itd. Ci ludzie nie mogli się pogodzić z tym, że Go zabito i że jakby to nagle się wszystko skończyło, Bóg go nie uratował, ani nic się nie stało. I stopniową, dosyć rewolucyjną, stopniową, ale rewolucyjną odpowiedzią było, to się nie mogło tak skończyć. Bóg go nie porzucił w śmierci. On był za ważny dla Boga i Bóg był zbyt ważny dla Niego, żeby to się tak miało skończyć. I na tym tle pojawiły się takie pierwsze sformułowanie, tak zwane krótkie prawdy wiary, które są, możemy znajdować w tekstach Nowego Testamentu. Bóg go podniósł, Bóg go wskrzesił, Bóg go postawił albo posadził po swojej prawicy. To wszystko są już elementy systemu kościelnego. Nie w sensie jakichś
elementów, powiedzmy, konstrukcji, tylko pewnych zasad, pewnego sposobu myślenia, który jeśli tak, jeśli my jesteśmy tego świadkami, mówię teraz w imieniu tej grupy, która tego dokonała, to nasza sytuacja w stosunku do całego naszego otoczenia jest zupełnie inna. My jesteśmy świadkami ostatecznej decyzji Boga co do losów tego świata. Paweł się odważa powiedzieć, przez nich świat będzie sądzony. O sobie i tych z najbliższego otoczenia Jezusa. Na tym tle pojawia się jeszcze jeden problem, mianowicie jest sporo ludzi zarówno wewnątrz systemu kościelnego, by już używać tej nomenklatury, jak i spoza niego, które odnajdują w Jezusie jakąś duchową inspirację. Uważają go za w różnym sposób i w różnym natężeniu za jakiegoś swojego nauczyciela. W tradycji ewangelicznej odnajdują jakieś światło, które ma dla nich życiowe znaczenie. I teraz te osoby mogłyby powiedzieć i często mówią, że nie byłoby tego bez systemu kościelnego, który im dostarczył te teksty, który im opowiedział o Jezusie. Jak pan profesor się odnosi do takiej postawy? Znaczy ja to w pełni rozumiem. Rzeczywiście by nie było, tylko nie chciałbym, żeby się teraz ten system kościelny zmitologizował jako jakaś jednostka, która coś robi. To właśnie się stało w takiej formie, że ci ludzie, którzy tak zinterpretowali śmierć Jezusa, równocześnie obudowali tę swoją interpretację pewnymi sposobami zachowania, pewnym stosunkiem do siebie nawzajem, stosunkiem do innych itd., itd. I ja dzisiaj podczas panelu powiedziałem o jednym przykładzie z Dziejów Apostolskich. Apostołowie uważają, że potrzeba jakiejś pomocy do obsługi stołów i wyznaczają 7 mężów sprawiedliwych, nazwanych później diakonami, żeby oni usługiwali przy stołach, a oni sami będą głosić słowo i się modlić. Co wtedy powstało? Struktura hierarchiczna. I do tego klerykalna struktura hierarchiczna, to znaczy poczucie, że ci, którzy są do głoszenia słowa i do modlitwy, stoją wyżej niż ci, którzy są od posługiwania przy stołach. To nie chodziło o jakąś religijne posługiwanie, po prostu zwykłe posługiwanie, zwykłą organizacyjną pracę. Gdy rozmawiamy o przyszłości Kościoła i systemu kościelnego, to jest jedno podstawowe pytanie i mam wrażenie, że jednak Pan nie odpowiedział na nie wprost, pewnie nie jest łatwo w ogóle się odważyć na taką odpowiedź. Czy to wszystko się literalnie skończy kiedyś? Czy zawsze będzie w jakiś sposób trwało, choć na biegu jałowym, by użyć tego terminu? Znaczy ja zacząłem moje wystąpienie na temat przyszłości chrześcijaństwa od tego, że chrześcijaństwo, jak każda ważna i wielka formacja kulturowa, ma przyszłość. I tylko pytanie jaką? Myślę, że przyszłość w formie kościelnej, czy w formach kościelnych, jakie wytworzyły się w historii, robi się coraz ciemniejsza, to znaczy te formy zaczynają się kruszyć, rozpadać, co nie znaczy, że kulturowo, czy społecznie, czy też przeżyciowo, religijnie i estetycznie chrześcijaństwo po prostu rozpłynie się w nicości. Natomiast ja mam coraz silniejsze wrażenie, że ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za sposób działania kościołów chrześcijańskich, coraz mniej widzą i coraz więcej robią takich rzeczy, które prowadzą do, jeśli nie do katastrofy, to w każdym razie do rozpadu. Szczególnie to dotyczy kościołów wielkich, zarówno protestanckich, jak i kościoła katolickiego, a kościoła w Polsce w ostatnich latach w bardzo wysokim stopniu. Jakby nie było odpowiedzialności za to, co za chwilę się stanie. Ja nie jestem od tego, żeby pokazywać biskupom, co oni powinni robić, ale ja widzę, czego oni nie robią i co robią usilnie nadal, nie zdając sobie sprawy z tego, że jest coraz mniej ludzi, którzy będą chcieli w czymś takim funkcjonować.
Czy zatem jest tak, że kresem tego systemu kościelnego, czy przynajmniej jakąś jego totalną klęską i osiągnięciem dna przez ten system, będzie jakiegoś rodzaju bankructwo? Ja się nad tym zastanawiałem. Chodzi mi o bankructwo takie społeczne, nazwijmy to, ale też nie bez znaczenia może być bankructwo literalne, to znaczy kwestie ekonomiczne mają, tak, mają znaczenie. Znaczy, niewątpliwie to jedno i drugie. To znaczy, bankructwem społecznym mamy już w tej chwili do czynienia w różnych miejscach na świecie. Znowu Polska jest akurat bardzo wyrazistym przykładem, bo te procesy u nas przyspieszyły gwałtownie. Jakkolwiek jeszcze to wcale nie tak szybko się zakończy, ale przyspieszyły bardzo. I coraz wyraźniej widać brak zainteresowania ze strony młodszych pokoleń utkwieniem w tej strukturze, czy w ogóle samą tą strukturą kościelną. Jeszcze pozostają pewne elementy kulturowo-religijne, ale też stopniowo zanikają. Natomiast finansowo to się też zdecydowanie, bo to jest ściśle powiązane z ilością wiernych. Kościół polski zwłaszcza nie zdołał wypracować systemu finansowania dobrowolnego przez wiernych we współpracy z państwem, na przykład z podatku kościelnego. Wciąż to wisi na dobrowolności wiernych, a tych chętnych płacić w ten sposób będzie coraz mniej. Jeśli wymrą starsze pokolenia, wymrą niewątpliwie prędzej czy później, to następne już nie będą chętne do podtrzymywania apanaży struktur kościelnych. I one będą musiały się zbijać. Co zrobią, trudno powiedzieć. Mnie przepytywali w różnych miejscach, w wywiadach, czy sobie wyobrażam, że kościoły będą przerabiane na restauracje albo coś takiego. Ja to widziałem już w różnych miejscach na świecie, w Wielkiej Brytanii czy w Holandii. Więc sobie potrafię wyobrazić, czy w Polsce tak będzie, nie wiem. Specjalnie sobie tego nie życzę, bo to jest dosyć taki lekko żenujący widok. Kościół, w którym jest po prostu restauracja. No ale może nie być wyjścia, to znaczy, że nie rozbijemy tych budynków wszystkich, nie zniszczymy tego. Przynajmniej nie w krótkim czasie. Chciałbym zapytać jeszcze o dwie rzeczy, które są dla mnie w sumie najważniejsze w tej rozmowie. Ja przyznam, że jestem fanem w ogóle pana książki, jednocześnie pozostając zaangażowanym katolikiem. Może to jest dziwne takie połączenie, ale tak mam. Na pewno bardzo unikalne. Może tak, no właśnie nie wiem. Trzeba by popytać ludzi. Natomiast są takie rzeczy, które... Jedna rzecz mi się wydaje jakby za mocna w tej książce. Nie mogę jej kupić, bo jest dla mnie za mocna. A druga za mało rozwinięta, a dla mnie ważna. Otóż najpierw zacznę od tej za mocnej. Chodzi mi o ateistyczne jądro systemu. Mhm. Co pan właściwie chce przez to powiedzieć? Ja wiem, że to wszystko tam stoi, ale jakby się to dało tak jakoś prosto w kilku zdaniach. Mianowicie chodzi mi przede wszystkim o to, czy to znaczy, że ten system pracuje w taki sposób autonomiczny, że tam ten Bóg w ogóle nie jest potrzebny, jak w tym słynnym powiedzonku, Bóg jest niepotrzebną hipotezą dla tego systemu i to ten system jest ateistyczny, czy jednak chodzi też o to, co trochę pan w sumie mówi, analizując kwestię symboliki katedry gotyckiej, że ludzie generalnie w tym systemie, oni przeczuwają to, że tak naprawdę są niewierzący, czy można tak powiedzieć, że tak naprawdę oni odczuwają jakąś wielką pustkę i to ta wiara w Boga sama w sobie jest jakimś tylko myśleniem życzeniowym, samookłamywaniem się. Czy pan chce powiedzieć, że my tak naprawdę nie wierzymy w tego Boga? Czy to nie aż tak? Nie chcę tego powiedzieć. Znaczy ja trochę wiem, że to trochę nieszczęśliwie wypadło i to jest jedna z głównych przyczyn nieporozumień wokół mojej książki. Ja nie twierdzę, że chrześcijaństwo jest ateistyczne. Ja czasem jestem bardzo precyzyjny. Powiedziałem, jądro systemu kościelnego jest ateistyczne. Dlaczego? Dlatego, że przed chwilą mówiłem o tym, co powiedziano o Jezusie. Bóg go wskrzesił, Bóg go podniósł.
Teraz On podniesiony jest Panem i Mesjaszem, jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Bóg został, Bóg, który to, tego dokonał, został sfunkcjonalizowany. On jest w funkcji tego, który ustanowił Jezusa Panem i Mesjaszem. Oczywiście teologiczna czy dogmatyczna otoczka pozostaje i ona jest wcale nie ateistyczna. Ona mówi dużo o Bogu, o Trójcy, o, o relacjach między osobami itd., itd. Ale to najistotniejsze, co jest właśnie w samym rdzeniu, to jest funkcja. Bóg został sprowadzony do pewnej funkcji tego, który coś zrobił. I stąd się pojawiło to, bo ja tam te argumentacje przeprowadzam dość precyzyjnie, krok po kroku, ale wiem, że ona budzi wątpliwości. Jeszcze na razie nie widzę przejścia pomiędzy tym, że Bóg jest potraktowany funkcjonalnie, a tym, że to jest ateistyczny system. To nie jest system ateistyczny. Znaczy, że jądro jest ateistyczne. Jądro systemu jest ateistyczne, ponieważ ono, w jądrze systemu jest stosunek do Jezusa jako Pana, Zbawiciela i Mesjasza, czyli jako Boga. To jest w jądrze systemu. I, że tak powiem, ono w związku z tym już nie potrzebuje starego Boga. Potrzebuje Jezusa, którego Bóg wskrzesił. Będziemy mówić nadal o Bogu, ale jako tym, który wskrzesił Jezusa. Czyli jest ateistyczne, bo miejsce Boga zajął Jezus i ten Bóg został jakby zdetronizowany przez Jezusa. Nie tyle zdetronizowany, ile właśnie jakby przejęty przez to, co się stało z Jezusem. I tak bym to najprościej powiedział. Przejęty. Aha, to znaczy... ja trochę w innym kierunku myślałem. Ja myślałem, że Pan bardziej chce powiedzieć, że wytworzyliśmy taki system, w którym w ogóle wiara nie odgrywa żadnej roli. To znaczy, to wszystko mogłoby działać, nawet gdyby nie było Boga i nawet gdybyśmy wszyscy w Niego nie wierzyli, to moglibyśmy robić taki sam system. Myślałem, że to o to. Czy taki sam, bo nie, ja tak daleko bym nie poszedł. Natomiast mówił Pan o tej pustce, którą ludzie odczuwają. I ja jeszcze dawno, jeszcze jako ksiądz i teolog, używałem takiego obrazu o Bogu jako pustym miejscu, do którego ludzie zmierzają i przynoszą na to miejsce to wszystko, z czym na nie przychodzą. I tam je umieszczają. Puste miejsce to też jest pewien obraz ateistyczny, znaczy tam nic nie ma, nic nie ma. Natomiast to, co ci ludzie tam noszą, na przykład swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, na przykład swoje nadzieje, na przykład swoje pragnienie uwolnienia od win i tak dalej, to wszystko tam jest, to tam wchodzi. Ja to rozwinąłem trochę w takim estetycznym sposobie, mówiąc o tych, którzy budowali te ogromne katedry wokół jakiegoś, jakiejś pustej przestrzeni, ale w tych ścianach, w tym wszystkim umieszczali całe swoje życie. Po co to robili? Co chcieli w ten sposób osiągnąć? Przecież budowa katedry o wysokości kilkudziesięciu metrów w miejscowości, która miała 5000 mieszkańców, to jest takie szaleństwo. A oni to robili, znaczy mieli potrzebę i to autentyczną potrzebę. To nie było żadne oszustwo. Ale równocześnie w tej potrzebie wyrażali jakąś pustą przestrzeń, którą swoim życiem otaczali. To jest jakby odwrotność tej mojej metafory, przynoszą swoje do pustego miejsca. Tutaj jest puste miejsce otoczone tym, co oni nam przynieśli. Znaczy ja jakoś, kiedy próbowałem rozpakować to, tą pańską tezę trzecią książki, to jak gdyby odróżnienie, które tam wprowadzałem, to jest jak gdyby odróżnienie między obiektywną rzeczywistością Boga, a subiektywną kreacją rzeczywistości Boga, czyli to narzędzie interpretacyjne miałoby pracować w ten sposób, że jak gdyby to, co Pan mówi właśnie o tym, że Bóg jest tym pustym miejscem, w które ludzie zanoszą swoje rzeczy, które są realne, ale one pochodzą od ludzi. Natomiast to, czym więcej tych rzeczy się tam zanosi, tym bardziej zamyka się na to, czym ewentualnie rzeczywistość Boga obiektywna miałaby być. To się robi nieważne, tak ja to interpretowałem. Znaczy, tu bym się zgodził, tylko teraz trochę może będzie za bezpośrednio, osobiście. Dla mnie nie ma żadnego Boga. Po prostu nie ma. Ja opisuję pewien proces, który powoduje, że ludzie mówią o Bogu. Że chcą
mieć Boga. No i właśnie dlaczego mówią? Chodzi głównie o pustkę, o to, że odczuwają pustkę, tak? Nie, chodzi o to, że chcą. Chcą mieć coś... Pragnienie, wiara jest pragnieniem. W zasadzie. Wiara jest pragnieniem, ich życie jest prawdziwe. Nie mają tego Boga, ale go sobie, że tak powiem, no może teraz bardziej prosto powiem, przybliżają sobie przez to, co budują wokół siebie, w sobie samych, we wspólnotach, w estetyce, w rytuałach i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze do tego bardzo wiele z tych rzeczy, które wybudowują jako uobecnienie czy unaocznienie obecności Boga, traktują sakralnie, to znaczy nie pozwalają tego w żaden sposób, nie wiem, niszczyć, zabierać, usuwać, bo to jest święte. To jest bardzo złożony proces, ja tutaj nie chciałbym teraz już wchodzić w jakieś szczegółowe analizy tego, ale to jest proces, który w gruncie rzeczy nie potrzebuje Boga, ale go tworzy. W tym sensie się zgadzam, że to jest pewien efekt ludzkiej działalności, ale ta ludzka działalność prowadzi do jakiejś realności. Wielu ludzi w tym właśnie, co zostało w ten sposób stworzone, co sami stworzyli, czy inni dla nich stworzyli, widzi Boga, swojego Boga, z którym są związani, do którego się zwracają i tak dalej, i tak dalej. Ja niczego z tego nie odrzucam, nie deprecjonuję. Ja tylko stwierdzam, teraz ateizm nie jest tutaj ideologią, tylko jest pewnym, moim zdaniem, trzeźwym osądem rzeczywistości, że osobno, obiektywnie, niezależnie od świata istniejącego powodu tego wszystkiego w postaci transcendentnego Boga nie ma. Natomiast jest Bóg, który został odkryty przez ludzkie doświadczenie. On jest, niewątpliwie. A właśnie moje drugie pytanie miało być dokładnie o to, czyli o doświadczenia religijne. No są ludzie, którzy twierdzą, że mają takie doświadczenie i często to stąd wynika ich zaangażowanie też w system kościelny. To nie jest jednak tak trochę, jak można odnieść wrażenie z niektórych stron pana książki, że ten system zasysa ludzi, w jakiś sposób ich angażuje, wręcz może siłowo nawet czasami, choć i tak bywa. Ale jednak są ludzie, którzy po prostu mają jakieś doświadczenie religijne właśnie w kontekście chrześcijańskiego układu symboli, tak to nazwijmy. I teraz pan się odnosi z szacunkiem do tego doświadczenia religijnego, ale jakby brakuje mi trochę w tej książce położenia ciężaru na tym temacie. To znaczy, na ile to jest tak, że jakieś doświadczenie tworzy ten system kościelny? Może to jest zło konieczne, że ono go tworzy, może to źle, że je nie, tworzy, ja ale jednak u podstaw jest jakieś doświadczenie. Trochę jak rozmawiamy na przykład o początkach chrześcijaństwa, to też powinniśmy rozmawiać o tym, czego ci ludzie doświadczyli, a nie tylko o tym, jakby co wymyślili, czy jak sobie poradzili z jakąś traumą. Nie możemy chyba negować tego, że było tam coś z doświadczenia Boga, nawet jeśli nie obiektywnego. Nie możemy negować, tylko jak mówimy w ten sposób, to mówimy o doświadczeniu jakoś już zapośredniczonym, i to zapośredniczone w pewnych postaciach religijnych, czy w pewnych kształtach religijnych. Ja w jednym miejscu, to jest też użyte w książce, ale to jest starsza, dużo intuicja, nawiązuje do doświadczeń podstawowych. Nie wiem, czy w książce użyłem odniesienia do fragmentu filmu Tarkowskiego Stalker. Bardzo dobry, bardzo poruszający film. Tak, ale chyba nie ma tego w książce. Też mi się wydaje. Może nie ma. Natomiast tam jest jedna rzecz, ostatni monolog żony Stalkera. Żona Stalkera, on wrócił z wyprawy do strefy, rozpłakał się, nie wierzy, że to ma sens, co on robi, że on tam próbuje wprowadzać jakichś ludzi. Ona układa go w łóżku, staje pod ścianą, pali papierosa i mówi mniej więcej tak. On był inny, wiecie. Przyszedł do mnie i powiedział, chodź ze mną. Ja poszłam. Mama mi mówiła, nie idź z nim, to stalker. Ty wiesz, jakie dzieci rodzą się stalkerom? A ja poszłam. I było wiele goryczy i wiele bólu.
ale lepsze gorzkie szczęście niż szare, bure życie. I nigdy nie żałowałem, nigdy. To jest doświadczenie podstawowe. Takie doświadczenia podstawowe dają się interpretować religijnie, ale przerobienie ich w religię to jest po pierwsze dosyć trudny proces i niestety niszczący dla nich. To znaczy one zostają wtedy zassane do pewnych form religijnych. Jakbyśmy z żony Stalkera zrobili, nie wiem, mesjaszkę, a można by, to byśmy mieli rytuały powtarzające jej doświadczenie. Mhm. I to w tym sensie mówię o tym. Wielu chrześcijan uważa, że rytuały i cały system religijny chrześcijaństwa, dogmaty służą temu, żeby to doświadczenie jakoś podtrzymywać czy kultywować. Rozumiem, że pan jest zdania, że wręcz przeciwnie, to zabija to doświadczenie, tak? Może zabija to za mocno powiedziane, ale strukturyzuje w taki sposób, w tej analizie, nie w tej książce, w analizie tego zjawiska, tego przejścia od doświadczeń podstawowych do struktur religijnych, my używamy, my to z żoną nad tym pracuje, słowa określenia policja religijna. To nie chodzi oczywiście o żadnych policjantów, którzy pilnują religii, tylko o to, że w momencie, w którym pojawia się takie podstawowe doświadczenie coraz więcej ludzi widzi jego wartość, to oni zaczynają strzec tego doświadczenia, zaczynają je otaczać pewnym kordonem, pewnym szacunkiem najpierw, a potem pewnym porządkiem, który pozwala do tego doświadczenia docierać, właśnie się rytualizuje ten porządek i tak dalej. To jest policja religijna. Ta policja religijna narasta aż do takiego stanu, jak w sklerykalizowanym kościele taką policją jest stan duchowny. To już jest ewidentna policja, to znaczy funkcjonariusze, nawet tak mówimy, nie? Ale źródło jest w chęci ochrony tego, w chęci zatrzymania tego doświadczenia i umożliwienia także tym, którzy bezpośrednio nie są w stanie go już przeżyć, doświadczyć, umożliwienia udziału w dobru płynącym z tego doświadczenia. Czyli pan przyznaje, że u podstaw jest coś ładnego w tym wszystkim? Ja nigdy nie zwalczałem tego, że jest coś dobrego i ładnego u podstaw. I rozumiem, że też zgadzamy się co do tego, że dla tego, co nazywamy w szerokim znaczeniu religią, fundamentalne jest właśnie to doświadczenie. Tak, tylko pytanie, co to znaczy właśnie to doświadczenie. Doświadczenie Jezusa już było w kontekście religijnym, specyficznym, ale było. Jego interpretacja tego własnego doświadczenia religijnego okazała się bardzo silna i pociągająca dla wielu. I ten proces przejścia od doświadczenia podstawowego do pewnej struktury dokonał się stosunkowo szybko. Ale ja myślę, że w ogóle doświadczenia religijne czy religie powstały właśnie w ten sposób, zaczynając się od pewnych podstawowych doświadczeń. To mogły być bardzo różne doświadczenia. To mogły być doświadczenia lęku przed jakąś rzeczywistością zagrażającą, to mogły być doświadczenia euforii z powodu tego, co nas otacza, czy różnych rzeczy i tak dalej. Wtedy stały się religiami, kiedy stworzono wokół nich te właśnie tę warstwę chroniącą. I zwłaszcza kiedy powstały pewne zasady, kiedy stwierdzono, że tak, a nie inaczej należy to interpretować. Wiem, jaki to był trudny proces dla chrześcijaństwa. Kilka wieków trwało precyzowanie dogmatyczne chrześcijaństwa. Może tutaj jest w tym, co panowie powiedzieli, o czym mówili, jest jakiś, może nie odpowiedź na to pytanie, które zadałem wcześniej, ale jakieś światełko, które w tym kierunku zmierza, ponieważ no, to pytanie o to, dlaczego system kościelny jest niereformowalny, tym niemniej mnie dręczy, tak? Być może jest tak, że jest tak, jak panowie mówią, że jest tam pewne doświadczenie, tylko że podejmuje się decyzję, że to doświadczenie jest samo w sobie tak cenne, że trzeba je otaczać coraz większym i coraz większym i coraz większym kordonem sanitarnym, aż w końcu ustanawia się właśnie taką umundurowaną policję wokół tego.
Czyli jak gdyby motywacją byłoby tutaj zabezpieczenie tego doświadczenia, jak gdyby uznanie, że ono jest jak, w jakiś sposób tak absolutnie cenne, że należy je tak bardzo zacementować czy zabetonować. Co mi współgra z tym, co mówiłem, o czym mówiliśmy tutaj wcześniej, to znaczy jeszcze a propos tam tych kwestii ateistycznego jądra systemu i tej opozycji interpretacyjnej, którą wprowadziłem między subiektywnym a obiektywnym, to jest tak zrobione, żeby jak gdyby nie rozstrzygać pytania, czy tam coś jest, czy nie ma. Znaczy, to ja jak gdyby tak to ustawiam, że to pytanie, czy ten Bóg tam obiektywnie istnieje, czy on nie istnieje, to jak gdyby nie jest w tej chwili istotna sprawa. Tak? Znaczy, to rozróżnienie działa niezależnie od tego, czy tam coś jest, czy czegoś nie ma. Więc jak gdyby zmierzam do tego, że jest tutaj jak gdyby podobny mechanizm, to znaczy mechanizm jest taki, tak jak powiedziałem, tam w tamtym przypadku to jest taki mechanizm, który, no, załóżmy, że tam coś jest, ale my za pomocą tej operacji, za pomocą tej funkcjonalizacji Boga, jak to, czy funkcjonalizacji Boga, tak to pan profesor nazywa, jak gdyby blokujemy to, czy nawet gdyby ta obiektywna rzeczywistość tam była i coś ona chciałaby nam powiedzieć, coś chciałaby przekazać, prawdopodobnie być może kiedyś chciałaby coś od nowego od nas chcieć, to my jak gdyby budujemy bardzo skomplikowane konstrukcje i coraz bardziej skomplikowane konstrukcje, aż do tych wielkich, tak metaforycznie rzecz ujmując, katedr kilkudziesięciometrowych, które to i tak zablokują, czyli nawet jeżeli coś tam jest, to my robimy dużo, żeby tego nie było. I tutaj jest jak gdyby podobny mechanizm. Znaczy, ty... Podobny mechanizm, dobra, bo jeszcze nie skończyłem tej myśli, to może być niejasne, bo jak gdyby prosta uwaga, która się nasuwa, jest taka, że no, jak gdyby życie jest zmianą, życie jest działaniem, życie jest nowością, więc doświadczenie z jednego miejsca, z jednego momentu może być faktycznie wielkie, wspaniałe i wybitne, ale nigdy nie można zakładać, że nie doświadczymy czegoś, co zmieni nasz punkt widzenia, co nam otworzy jakieś nowe perspektywy, że coś, co nas wzbogaci, no jakkolwiek by to ujmować. Natomiast ta operacja tutaj robi dokładnie to samo, dlatego tą paralelę ustanowiłem między tymi dwoma rzeczami, to znaczy ta operacja cementowania tego kordonu ochronnego, o której pan profesor teraz mówił, jak gdyby robi dokładnie ten sam manewr. I to prawda, tylko może sprowadźmy to teraz do prostszej figury. Powiedzmy, że mamy jakieś podstawowe doświadczenie samego Jezusa, które mniej lub bardziej wyraźnie udzielało się jego otoczeniu. Znaczy oni czuli, że on jest pod tym względem jakimś niezwykłym, wyjątkowym i tak dalej. I teraz Jezus zginął, oni stworzyli obraz Jezusa, Pana, Zbawiciela i Mesjasza. I teraz mają wokół siebie ludzi, którzy się tym ich przekazem zainteresowali. Ci ludzie chcieliby w tym uczestniczyć. Ale oni nie powtórzą doświadczenia Jezusa. Co oni mówią tym ludziom? Bierzemy trochę wody, polewamy Cię i mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I już należysz do Jezusa, do tego Jezusa, którego my głosimy. I to jest bardzo prosta postać tego, żebym Pan mówił. To znaczy, nawet nie zabetonowanie, to jest po prostu stworzenie dla ludzi, którzy nie są w stanie odtwarzać wszystkich podstawowych doświadczeń, bo nikt nie jest w zasadzie. To są dosyć wyjątkowe rzeczy. Stworzenie dla nich możliwości uczestnictwa w tych doświadczeniach, na ile to dla nich jest możliwe. I oni w tym uczestniczą i chętnie, mniej lub bardziej. To nie jest przymus, chociaż czasem bywał, ale generalnie nie. Dobrze, no to mówiliśmy dużo o systemie, o jego dziejach, mechanizmach, więc może skoro zaczęliśmy od przyszłości chrześcijaństwa i tego typu spraw, to jedno na koniec pytanie dotyczące relacji między systemem a otoczeniem i między generalnie chrześcijaństwem a otoczeniem. Otóż, no jak gdyby sytuacja jest w tej chwili dość oczywista, to znaczy jak gdyby w krajach Europy Zachodniej chrześcijaństwo jest jak gdyby kulturowo już zupełnie marginalne, tak jak o tym mówiliśmy wcześniej, właśnie tam te kościoły już bankrutują finansowo, to znaczy te budynki są zamieniane w różne inne obiekty użyteczności mniej lub bardziej publicznej.
U nas ten proces w ostatnich latach zaczął bardzo mocno przyspieszać w młodym pokoleniu, które jest najszybciej laicyzującym się pokoleniem na świecie. Znaczy, młodzi Polacy są najszybciej laicyzującymi się młodymi ludźmi na świecie, jak wskazują badania. Więc jak gdyby w starym świecie funkcjonowanie chrześcijaństwa i to obumieranie jego przynajmniej od strony instytucjonalnej jest dość oczywiste. Natomiast z drugiej strony wiemy, tam na tych dzisiejszej dyskusji były różne dane statystyczne, które skądinąd są dość dobrze znane, iż rozmaite wyznania chrześcijańskie rozwijają się dobrze właśnie w takich miejscach jak Afryka czy Chiny. Więc jak gdyby i jedno pytanie, czy jedna część tego pytania jest taka, no wiadomo, że stoimy po pierwsze przed, że generalnie Europa stoi przed dużymi wyzwaniami demograficznymi, tak to nazwijmy delikatnie, no a po drugie wszystko to, co się będzie wiązało z kryzysem, a w zasadzie z katastrofą klimatyczną, to są wydarzenia, które będą powodowały duże ruchy migracyjne. No i siłą rzeczy jednym z kluczowych punktów docelowych tych ruchów migracyjnych będzie, no jakby na to nie patrzeć, Europa, tak to wygląda w tej chwili. Więc jedna część pytania jest tego, jak pan profesor zapatruje się na te przyszłe przemiany społeczne związane z migracją ludzi, którzy będą już chrześcijanami, ale no właśnie pentakostalnymi na przykład w dużej mierze, no bo to jak gdyby te ruchy mają największe powodzenie w tych lokalizacjach, o których mówiłem. A druga część tego pytania jest jak gdyby taka, no jak w starożytności, w Imperium Grecko-Rzymskim czy w Imperium Rzymskim chrześcijaństwo zaczęło odnosić tak naprawdę jakieś bardziej znaczące sukcesy w statystycznym tego słowa znaczeniu w wieku III. W wieku III, który był, no delikatnie mówiąc, bardzo trudnym okresem politycznie, ekonomicznie i społecznie dla Cesarstwa Rzymskiego, kiedy co chwilę zmieniali się cesarze, kiedy były co chwilę wojny domowe, epidemie, klęski głodu, najazdy barbarzyńców i tak dalej. Generalnie niespokojny czas społecznie, więc jak gdyby w Europie ten czas niespokojny społecznie, no jak gdyby wygląda na to, że mamy przed sobą, o ile już on się nie zaczął. Więc jak w świetle tych dwóch rzeczy pan profesor widziałby relacje między chrześcijaństwem, kościołami chrześcijańskimi, a otoczeniem? Znaczy ja myślę, że rzeczywiście te procesy będą przyspieszać i jak to się skończy, jak szybko, w jakiej skali, to jeszcze zależy od następnych czynników, na przykład od zagrożenia wojną, które w tej chwili jest bardzo poważne. Niewątpliwie jeśli do Europy przeniesie się znaczna część osób z Afryki, właśnie chrześcijan różnego rodzaju różnych denominacji pentekostalnych czy charyzmatycznych, to pytanie, co z nimi się stanie w Europie, bo to jest dla nich, niezależnie od tego, że w pewnym stopniu są cywilizacyjnie przygotowani na taką przesiadkę, to jednak dla nich jest to zmiana kulturowego, historycznego i tak dalej otoczenia. I to musieliby socjologowie odpowiedzieć, co z takimi grupami się będzie działo. Trochę widzimy, co się dzieje z grupami młodych wyznawców islamu we Francji czy Belgii. One nie są bardzo religijne. To nam się różne dziwne rzeczy dzieją. To znaczy, z jednej strony jest ideologia religijna, z drugiej strony życie jak każdej młodzieży. Takie dosyć, że tak powiem, luźne. Tak, znaczy jak gdyby badacze wskazują, że jest, tak myślimy sobie o fundamentalistach i tak dalej, ale jak gdyby wśród młodzieży jest taki rozdziew, że jest jak grupa, która rzeczywiście się fundamentalizuje, jest bardzo agresywna, a druga, która stara się żyć tak jak ich rodzinni europejscy rówieśnicy. Więc ja się nie podejmuję, nie jestem ani socjologiem, ani specjalistą od migracji, nie podejmuję się tutaj jakichś bardziej fachowych przewidywań, ale i to jedno myślę, że trzeba powiedzieć. Zmiany będą bardzo poważne i dla Europy, i dla tych ludzi. To tyle. To myślę, że podziękujemy za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Panu profesorowi Tomaszowi Polakowi, który był naszym gościem. Maksymilian Roszyk wraz ze mną prowadził tę rozmowę i dziękujemy również Państwu za uwagę. A przede wszystkim dziękujemy wydawnictwu Akademikon za udostępnienie nam studia, umożliwienie przeprowadzenia tej rozmowy. Cieszymy się bardzo, że
w murach nieakademickich, choć mających w nazwie to słowo. Dyskusja ta mogła się odbyć. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że dzięki temu nasza rozmowa dotrze do być może nawet większej publiki niż dotarłaby w wersji stacjonarno-analogowej, tak ją nazwijmy. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję i panom i studio za okazję do tej rozmowy. Dzięki. Dziękujemy bardzo.